Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów nie jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, ambasador Krzysztof Szczerski przy ONZ mówi tak. Rosja ukrywa kluczowe dowody w sprawie śmierci delegacji w Smoleńsku 2010 rok. Porusza tę sprawę na forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i wzywa Rosję do oddania dowodów. Rosja jest członkiem tej Rady Bezpieczeństwa, niestety stałym członkiem, więc na każdym forum międzynarodowym, gdzie można tę sprawę przypomnieć, zwłaszcza w rocznicę tej tragedii, bo mamy właśnie 13. rocznicę tej tragedii smoleńskiej, warto się o to upomnieć. A rzeczywiście z powodu błędów, które popełnił rząd Donalda Tuska wówczas, czyli oddania kluczowej roli Rosji w wyjaśnianiu tej sprawy, sprawy dramatu i tragedii polskiego państwa, jakim była śmierć 1/3, można powiedzieć, pod względem jakościowym, to oceniam, elity politycznej państwa polskiego, to do dzisiaj się borykamy z tym problemem. Nie mamy czołowych dowodów w Polsce, na przykład w Raku, ale nie tylko, i nie mamy pełnego wyjaśnienia tej sprawy po stronie rosyjskiej, bo to wyjaśnienie oficjalne, które wówczas poczyniono, jest wyjaśnieniem fałszywym. Myślę, że prędzej czy później, zwłaszcza kiedy zmieni się władza w Rosji, mam nadzieję, że prędzej czy później dojdzie do jakiejś smuty, choćby z powodu wydarzeń, które dzisiaj obserwujemy, tego silnego osłabienia państwa rosyjskiego w wyniku wojny z Ukrainą, pojawi się teczka pod tytułem Smoleńsk z Moskwy i będziemy znali pełną prawdę w tej sprawie. Dokładnie. Panie ministrze, kolejna rzecz, bardzo aktualna, bo właśnie w tej chwili premier Mateusz Morawiecki odlatuje do Stanów Zjednoczonych. Będzie rozmawiał tam o sprawach wojskowych, energetycznych i gospodarczych, czyli cały kompleks praktycznie sprawczy. Można już powiedzieć, że no, sojusz polsko-amerykański jest trwały i nierozerwalny? Musimy o to zabiegać, bo to jest w polskim interesie narodowym, żeby Stany Zjednoczone były obecne w Europie i były silne w Europie, a nie tak jak niektórzy wielcy przywódcy zachodniej Europy, którzy marzą o jakiejś autonomii strategicznej, jak to nazywają, Europy w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, czyli realizują po prostu scenariusz chyba wymarzony w Moskwie czy w Pekinie, żeby Zachód dzielić. Żeby Zachód się dzielił i żeby też konfrontował się ze sobą wzajemnie. To nie jest w naszym interesie. W naszym interesie całego regionu Europy Środkowej, sąsiadującego z Rosją, jest to, żeby Stany Zjednoczone jednak Europy nie opuszczały, żeby Europą się zajmowały, żeby tak jak teraz pomagały Ukrainie w sytuacji, kiedy została napadnięta przez reżim rosyjski i wzmacniały nasze bezpieczeństwo polityczne i militarne w regionie. I dlatego te zabiegi nie tylko o ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi strategiczny, ale też o sojusz, utrwalanie sojuszu z Europą Zachodnią, z tą częścią Europy, do której należymy. Ja tylko dodam, że właśnie z Chin wrócił Emmanuel Macron, czyli prezydent Francji, powiedział w wywiadzie, dziwnym wywiadzie, że trzeba zmniejszyć obecność amerykańską w Europie. No właśnie, to ten wywiad udzielony w samolocie w czasie powrotu z Pekinu, po 6 godzinach rozmów z Xi Jinpingiem, przywódcą komunistycznych Chin, które wiadomo, że się szykują do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ona już trwa w sensie ekonomicznym, ale niestety może też przybrać w przyszłości rozmiary bardziej dramatyczne, czy wymiary bardziej dramatyczne, może nawet wojenne. Nie należy tego wykluczać. A tymczasem właśnie taki przywódca jednego z ważniejszych państw zachodniej Europy chce wypychać Stany Zjednoczone z Europy. To jest bardzo niebezpieczne dla całej Europy, a dla nas w szczególności. Panie ministrze, sprawy krajowe, kampania w tej chwili wyborcza, mimo że jest nieformalna, ale jest bardzo gorąca, a do wyborów dopiero pół roku. No, w październiku wybory, to jest 4-5 miesięcy nam zostało, ale wiadomo, że... Ale emocje są strasznie rozhuśtane. To prawda, chociaż mi na tym nie zależy. Ja bym wolał, żeby było mniej emocji, a więcej merytoryki, czyli konfrontacji programów. Ale po stronie sił opozycyjnych, a zwłaszcza głównej siły opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, niestety nie możemy się tego spodziewać. Oni przez 8 już lat nastawili się wyłącznie na wzbudzanie emocji, antypisowskich emocji i tworzenie jakichś sytuacji, które niektórzy nazywają paniką moralną. I ciągle szukają takich tematów, żeby te emocje wzbudzać, bo są partią bezprogramową, nie mają niczego pozytywnego Polakom do zaoferowania. Najważniejsze kwestie tej kampanii. Bezpieczeństwo państwa, czy kwestie socjalne, czy sprawy kulturowe?
Uważam, że bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bo jest ludzie muszą czuć, że państwo zapewnia im wielorakie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo socjalne również, które żeśmy w ostatnich 8 latach bardzo silnie wzmocnili. Naszą polityką prorodzinną, naszą polityką skierowaną do emerytów, do rolników. Bezpieczeństwo, można powiedzieć, wewnętrzne, związane z dobrym funkcjonowaniem służb, policji, straży granicznej w sytuacji, kiedy mieliśmy na przykład taki agresywny atak na polską granicę ze wschodu i cały czas on przecież trwa, ale też bezpieczeństwo takie wprost rozumiane zewnętrzne, czyli militarne, poprzez bardzo silne i szybkie wzmacnianie potencjału polskiej armii, no, w związku też z tym zagrożeniem, które widzimy ze wschodu i właśnie tworzeniem silnych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, tworzeniem bazy amerykańskiej w Polsce i szybkim uzbrajaniem się i prowadzeniem mądrej polityki zagranicznej, na przykład wspierającej Ukrainę, bo wiemy, że gdyby Ukraina, nie daj Bóg, padła w tej wojnie z Rosją, no to będziemy kolejnym celem ataku rosyjskiego, takiego już bezpośrednio planowanego, więc to bezpieczeństwo też trzeba zapewniać poprzez prowadzenie dobrej polityki zagranicznej. To sprawy kulturowe. Czy sprawa obrony czci papieża jest zamknięta, czy najgorsze dopiero przed nami? To w kontekście dewastowanych pomników. Myślę, że w agendzie szeroko rozumianej lewicy jest to, żeby polskie społeczeństwo się upodobniło do większości społeczeństw Zachodu pod tym względem, czyli po prostu, żeby przestało być religijne, żeby religia nie była taka tak silnie występująca w Polsce, żeby została osłabiona, a żeby ten cel zrealizować, trzeba instytucjonalnie niszczyć, czy dezawuować, czy osłabiać Kościół rzymskokatolicki, a żeby osłabić Kościół rzymskokatolicki w Polsce, trzeba też osłabić, można powiedzieć, będącej w naszej pamięci pozycję Jana Pawła II jako najważniejszego Polaka w tysiącletniej historii, najbardziej znanego Polaka w tysiącletniej historii i wielkiego przywódcę Kościoła rzymskokatolickiego z tym całym dorobkiem, który on po sobie pozostawił, a jest to dorobek potężny, jeden z najważniejszych dorobków intelektualnych w historii w ogóle papiestwa. Więc moim zdaniem temat nie zniknie i te próby dezawuowania jego autorytetu będą czynione nadal i uważam, że to jest jeden z tematów, o którym trzeba jasno mówić, że o tym są również te wybory. Jeżeli te wybory wygra dzisiejsza szeroko rozumiana lewica, ja mam na myśli nie tylko tą lewicę, która się tak sama nazywa, ale również Platformę Obywatelską, to pójdzie fala likwidacji pomników, nazw ulic, wykreślania Jana Pawła II z list honorowych obywateli miast. Obawiam się, że ten proces będzie uruchomiony. Platforma to partia lewicowa, tak jak pan mówi, 30 sekund? Tak, proszę zobaczyć na ten sondaż, który pokazał, czy uwierzyliście, czy jesteście, czy podzielacie pogląd, że Jan Paweł II ma jakieś przewiny związane z ukrywaniem pedofilii po tych reportażach i po tej książce, która się ukazała i 80% elektoratu lewicy odpowiedziało, 85 nawet, że tak, że zarzuca to Janowi Pawłowi II, 70% elektoratu Platformy odpowiedziało podobnie. Zupełnie podobna wrażliwość w tej sprawie na przykład. Drodzy państwo, to jest rozmowa z panem Jarosławem Sellinem, wiceministrem kultury. Ciąg dalszy na naszych stronach w internecie, na stronie Jedynki oraz w mediach społecznościowych. Wracając do kampanii, panie ministrze, Platforma Obywatelska, nie wiem, czy ściga się z wami na oferty socjalne, oferty ekonomiczne. Kredyt 0%, wy oferujecie 2%, mówimy o kredycie na mieszkanie. Tusk mówi też o babcinym, tak zwanym, czyli 1500 zł dla kobiety, która wróci do pracy po urodzeniu dziecka. Jaka jest wasza odpowiedź? Naszą odpowiedzią jest wiarygodność, bo my, jak zapowiadamy jakieś programy, to je realizujemy. I ponad 90% wszystkiego, co zapowiadaliśmy w kampaniach wyborczych 15 roku i 19 roku zostały zrealizowane. Platforma Obywatelska zrealizowała kilka, może 10% swoich obietnic obu kampanii wyborczych z czasów, kiedy sama rządziła.
Więc po prostu przypominamy tę wiarygodność Donalda Tuska, który wiele rzeczy obiecywał, ale ich nie spełnił. I jego wiarygodność jako wrażliwego społecznie polityka jest naprawdę, naprawdę niska i myślę, że to jest raczej tworzenie zabawnego wizerunku, a nie wizerunku wiarygodnego i poważnego polityka, jeżeli on takie rzeczy zapowiada. Jeszcze z ekonomii sprawa zboża z Ukrainy, która uderzyła w część rolników. Czy nowy minister, czy rząd da radę wyjść z tego kryzysu? Mamy już bardzo precyzyjny program wyjścia z tego kryzysu, zmierzający do tego, żeby opróżnić nasze magazyny do czasu żniw w Polsce. I są konkretne mechanizmy już uruchomione, również mechanizmy finansowe wspierania polskich rolników przy skupie zboża, ale też mechanizmy uzgodnione z państwem ukraińskim, żeby więcej takiego zboża do Polski, które ma potem pozostać w Polsce, nie wjeżdżało, a to, które jest, żeby jak najszybciej zostało przetransportowane i Polska, żeby była krajem tranzytowym, a nie krajem docelowym i wywiezione poza granice Polski. Więc myślę, że ten problem rozwiążemy. To w jakim kierunku idą stosunki polsko-ukraińskie? To w nawiązaniu do wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie, mocne przemówienia obu prezydentów na Placu Zamkowym. Myślę, że idą w kierunku bardzo ścisłego też sojuszu, bo to jest w interesie obu państw, i Ukrainy, i Polski. Sojusz polityczny, sojusz militarny. Nasza adwokatura, jeśli chodzi o aspiracje ukraińskie, żeby wejść i do NATO, i do Unii Europejskiej. My będziemy o to bardzo mocno zabiegać, a w bieżącej sytuacji bardzo silne wsparcie humanitarne, polityczne i militarne Ukrainy, żeby tę wojnę wygrała. I myślę, że to doświadczenie, bo prędzej czy później ta wojna się skończy, Ukraina swoją niepodległość już obroniła i moim zdaniem jej nie straci, zaowocuje bardzo ścisłą współpracą polityczną między Polską a Ukrainą i to będzie również dobre dla Europy, żeby ten sojusz polsko-ukraiński był istotnym elementem architektury bezpieczeństwa w całej Europie. Ta wojna szybko się skończy, panie ministrze? Mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś kontrofensywy ukraińskiej. Słychać, że taki plan jest szykowany i że przed rozmowami pokojowymi sytuacja frontowa będzie lepsza niż dziś dla Ukrainy. I że Ukraińcy będą mogli odzyskać swoje terytoria, obronić swoją integralność terytorialną, ale do tego potrzeba jeszcze niestety walki, niestety krwi. To jest dramatyczne, ale Ukraińcy sami to rozumieją i chcą tę wojnę wygrać i ufam, że do tego dojdzie, bo są ku temu podstawy. Za Ukrainą stoi cały Zachód, lepiej, bardziej ambitnie lub mniej ambitnie, ale jednak cały Zachód stoi za sankcjami na przykład przeciwko Rosji i za pomocą dla Ukrainy i w związku z tym są podstawy do nadziei, że Ukraina tę wojnę wygra. Drodzy państwo, dochodzi 7:30. Wysłuchaliście rozmowy z panem Jarosławem Sylinem, wiceministrem kultury. Dziękuję i dobrego dnia. Dobrego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.